Witam was bardzo serdecznie w grze Apostołowie Święte Ziemie, misji samouczkowej, 34 dzień przygody. A już taka część samouczkowa typowo, gdzie podpowiedzi dostawaliśmy takie początkowe dla nowych graczy, no to już się skończyły dość szybko. Teraz już tylko sobie powoli czyścimy mapę. Tak to się żyje. Auran grzeba jakiegoś kolejnego, trzeba pogrzebać. No to Auran pogrzebiemy. No, żołnierz widzę dobrze wyszkolony, bo nie umie trafić. No jeszcze taka jedna walka z Rózgowiczką. I poziomki tutaj mamy. Czy wszyscy mają swoje budynki? Jeszcze jak? Czy potrzebujesz mych usług? A, tu jest niedawno zdobyte miasto. Dwaj orkowie. Trochę bot nam tutaj pomógł. Jakby nie patrzeć. Dwaj orkowie, to może zaboleć. Ale to sobie tutaj jakoś poradzimy. Jednego już się mogę pozbyć dość szybko. I mógłbym w sumie tak to zrobić. Bo tu jakieś chybienia mogą wejść w tego orka osłabionego bardziej. Wtedy rycerz będzie musiał troszkę za dużo przyjąć ciosów. Nic takiego się nie stało. Może tu sobie podleczymy. No i mógł być już koniec. Ale mag wyprzedził. No i dobrze poszło. Co my tu mamy u tego najemniora? Proszę mi powiedzieć, proszę mi pokazać. Anielska świątynia to co, anioły? No to kurde, to by zmieniło w ogóle oblicze tej mapy. Tutaj też mamy jakiegoś najemniora, co my tu mamy? To co, to skoro oni... Znaczy my mamy anioła, to oni co, mistrza szkieletów tu będą mieli? Tylko jeszcze sobie zawalczy tutaj. Oczywiście błyskawica, żeby mieć na strzała takiego jednego. I jego mościa. Aha, dobrze się zaczyna. Dalej tak chybie, na pewno to wygramy. Jak tam poziom? No już dużo nie brakuje. Ale tutaj sobie nie poradzimy z ogrem, to nie ma w ogóle szans. Nawet mając anioła, to wątpię, że to by poszło dobrze. Za dużo jednostek. Mistrz szkieletów. Dobrze. Wolę chyba anioła. Mimo, że jest mniej żywotny, ale ma więcej obrażeń. Czarami to oni tutaj, bo to jakoś bardzo mi nie zagrozi. No, wiadomo, mógłbym wrzucić tutaj, ale co najwyżej szkieleta i piętnastkę, to dużo nie uszkodzi mi tutaj moje jednostki. Co to na ludzie? Dobra, no to co, idziemy dalej w takim razie. Przemierzamy drogę dalej, bo co tu będziemy się rozdrabniać. Główny bohater po prostu będzie główny w takim sensie, że zdobędzie trzeci poziom i to wszystko. O, tu jest taka fajna miejscówka, żeby akurat sobie poziom wbić. Tylko, że te chochliki to tutaj się mogą trochę uwziąć na mnie. No i przede wszystkim czarnoksiężnika trzeba się pozbyć. Przyzwać nie mam kogo. Mogę sobie siłę wrzucić, to jest wszystko. No już myślałem, że będzie pudło. Ej, dobre panie, teraz tak. Tego na środku trzeba unieszkodliwić. Dobra. No i są poziomki. 150 sztuk złota, tom 7 wiatrów. Nawet może sobie wziąć korzystanie z tomów któryś tam. Tak.
Trochę many by się zdało jeszcze jakieś przejąć, ale poza moją główną rózgowiczką to nie mam tu nikogo więcej. Leże orków. Ja tak się nie czuję zbyt pewnie, mając tego śmiesznego rycerzyka. Dobra, ty się idź w końcu wskrzesić. Ty miałeś wyszkolić swoje jednostki, ale tak troszkę to nie do końca wyszło. Tam coś jest chyba. Coś nieumarłego. Ograbiona nora. Ja tu siana potrzebuję. Muszę uzbierać trochę. No, zakręcia to normalka. Jako tak piętnastkami, jak mnie będzie cały czas częstował, to w końcu to pójdzie źle. Ale póki mogę, to się tutaj pouzdrawiam. Mogłem to trochę przeciągnąć, możliwe, no ale... idą. O kurde. To ty już masz trzeci poziom. Uczynię co tylko w mojej mocy. 60% tylko mam na zatrucie. Może później lepiej strzelić w niego tutaj, ale... No. Trutka wpadła, co prawda. Zaraza to tam od śmierci. Możemy się leczyć tym, co tu mamy, ale tak poza tym, to ja tutaj... Wszystko od śmierci jest. Wiedźmiarz, smok zagłady, no to przecież mi taką sieczkę tu zrobią. No to nie będzie łatwe. Śmiem twierdzić, że chyba nawet tego nie porobię. Mogę się wzmocnić, zbuffować i tak dalej. Co my tu mamy jeszcze poza tym? No, miksturki jakieś, coś tutaj, zwój prawdziwego widzenia, to nie bardzo. Sztandar wojny, no to w sumie spoko byłoby to wykraść. Mamy tylko jeden sztandar na rózgowiczce. Dobra, spróbujmy. Ale jakoś tak nie widzę tego. Dobra, co, no to... Magusią uzdrawiamy. Okej. Okay. Tak mnie to połączenie bardziej przeraziło wiedźmiarza ze smokiem. Ale dobrze, że ich się szybko pozbyłem. O, jeszcze te mają smoka zniszczenia kolejnego. Jakieś artefakty, lodowe burze. Ale tak to nie ma w ogóle zaklęć takich typowo dla mojej rasy. Tak to bym tą 60 przywalił i do widzenia, tak? No to niestety, ale... No jest niebezpiecznie lekko. Artefakty tobą wziąłem. To załóż. Dobra, tu się uzdrawiamy, no i zobaczymy, co zrobią hordy. A to, że przyzywają, to tam pół biedy. Dobra, przeciągnijmy sobie tę walkę. Chociaż co ja tu mogę przeciągać? Musiałbym liczyć na to, że on nie trafi. No i że w kolejnej turze będę szybszy? No będę szybszy, tak czy siak. No to możemy przeciągnąć trochę tę walkę. Żeby się tu uzdrowić. Może jeszcze jakieś chybienie wpadnie z jego strony, ale ja bym na to raczej nie liczył jakoś szczególnie. Ale on kurde podciąga te obrażenia jak głupi. Weź chybni. O 45, 44, cały czas napierdziela jak głupi, no. No to jest jak na złość. Naprawdę, mnie zaraz to i rozwali.
No i tu już jeden punkt życia tylko mi zostanie, jeżeli podciągnie maksymalnie. O, w końcu nie trafił. Wow. Teraz jak trochę dłużej trwa ta walka, to ten krzyk szkieleta mnie troszkę... jakoś takie pasuje do niego. O, i jeszcze jedno mamy uzdrowienie darmowe. No i cyk. Na razie. Tak to się robi, panie bocie. Dobra, ty mi tutaj, wasza wysokość, otruj i weź to zabij w pojedynku. Do widzenia. No tylko zabij. Dobra. No co, w zasadzie sobie z tym poradzimy. Bez problemu teraz. Nie mają obszarówek, to będzie dla mnie dużo łatwiejsza walka. Tutaj widma nawet nie potrafią uderzyć jak należy. No, jeszcze mi tutaj artefakcik wpadł. Bardzo miło. Dziękuję. Dobra, usuwajmy te dziadostwa nieumarłych. Ty się idź wykurować. Tu na razie zbieram kasę na nią. Zdecydowanie się przyda. Dobra, nie wiem, czy jest sens to teraz przejmować, jak oni mi tutaj... O, zaraz wejdą jakimś właśnie dowódcą chorym. Ja się stąd zawijam. Dobra, ty możesz w sumie iść dalej. Ciekawe, ile on jeszcze takich dowódców wyszkolonych ma. Tak, rzeczywiście dobrze jest sobie podzielić to na kilku. Tylko tak ten rycerz Pegazów trochę tu odstaje teraz. Panie Godefroy, może idź do stolicy, to ci szybciej pójdzie. No kurde. Widzę, że nie próżnuje. Pan bocik. Ja no jak tutaj wejdę, to mi strąci tą moją rózgowiczkę. Nie, nie, leć tędy. Podejdź bliżej, to ci ją zbiję tutaj. Złodziejem będzie tyle. Dobra, ciebie to już uleczę do końca. I podleć mi tutaj, to może spróbujemy. Nawet w te nawiedzone leże uderzyć. Albo tutaj w tego worka. Ty mnie złodzieju. Sztandara bierz. I bierz mnie tutaj. A może ten tom powietrza. Dla naszego myśliwego będzie. Skoro tam są anioły, to nie wiem, czy ja tych rycerzy chcę sobie szkolić, tak naprawdę. Dobra. Teraz tak. Rycerz to niech zostanie. Weźmiemy sobie czeladników. Żeby to trochę poziomów dostało. Nie będziemy mieli się kim uzdrawiać, więc... Spróbujemy z trutką. Dobra. No i lecimy. Może się uda? Kurde, no zdążył zaatakować. Ale dobra, poszło ok. Jeszcze 5 punktów doświadczenia trzeba zdobyć. Kurde, to te walki takie trudne dość. Coś tu prostego by się przydało. Jakaś rózgowiczka na przykład mogłaby sobie przyjść. Dobra, ty już jesteś prawie uleczony. Zresztą. Co ja tu się będę rozdrabniał? Leć tak.
Pani Isuel, ty idź się do miasta, tutaj trochę uzdrów. W zasadzie... właśnie, w zasadzie to... sądzę, że można byłoby już sobie kupić tą moją nową jednostkę. Aha, ty masz tylko ten tom. Dobra, to ja tego nie chcę. Zostaw tego śmiesznego rycerzyka. Idziemy po prawdziwego wojownika, a nie tam jakieś popierdółki. Dobra, lecimy wszyscy razem. Może z tymi zombiakami jakoś by poszło w miarę, ale nie, no wątpię. A tu jakiś znowu dowódca z zombiakami, kurde. No trochę tu przejęli terenów. Co by nie mówić. Dobra, zajdziemy do tego sklepu. Tu mamy mikstury uzdrawiające. Idziemy po tego anioła w końcu. Nawet tę manę śmierci może bym przejął po drodze. No i wyjdzie pewnie tym dowódcom. Nie wyszedł nawet, dziwne. Jak na bota to zaskakujące wręcz. Aj, kurde, nie ustawię tutaj rózgi. Dobra. To walić to. Co teraz? Tak, panie. Jest kolejne miasto nieumarłych. Gdyby nie ta wiwerna, to by tu można było się pokusić. Panie? O jakieś podboje. Co teraz? A tak? To może być średnio. Znowu rzucają zaklęcia. No i mi załatwili złodzieja. No to się musiało tak skończyć. Panie? No nie ma tu niczego łatwego właśnie. To jest ten problem. No i tu takie... czary, że nie mogę na nich tego rzucić. Jest też troszkę lipa. Czy potrzebujesz mych usług? No nie mam tu czym zarzucić. Siła co najwyżej i co? I próbować coś zrobić, ale to ciężko będzie. Tam zostały zombiaki. Nie, to nie pójdzie. Nie ma szans. Nie ma sensu to w ogóle. Oczywiście przy próbie wczytania musiało grę wywalić, no bo jak żeby inaczej. No tu już chyba prędzej bym sobie mógł coś popróbować, ale też nie będzie łatwo. To wezwanie Beliara, co mam, to mogłoby się przydać. No miasto by się przydało. No te kilka punktów doświadczenia, by się to udało zdobyć. No tu niestety, no. Tak dobrze to nie będzie. No nie, jak oni tak pudłują, to w ogóle o czym tu mowa. Ech. Muszę tym Pegazem to zaatakować, ale to też będzie ciężko, bo jest osłabiony. Nie mam co tutaj się pchać. Jeszcze teraz. Po prostu. Miasto byłoby fajnie mieć, ale no nie da rady. Bierz anioła. Czy trzeci level jakby wkręcić tutaj, wbić. O, coś tutaj jeszcze jest. Czy potrzebujesz mych usług? A tu z wiedźmiarzami jeszcze idzie dowódca. No mają tego dużo.
Dobra, to ty też leć w dół. Ty możesz iść do tej wieży, właśnie, to sobie może jakieś czary będziemy mogli nabyć. Złodziei, tak kilku. Przynajmniej. I co, z botem trzeba się tu trochę pomęczyć, ale wiadomo, jak jakiś nowy gracz by grał, to nie leciałby na bardzo trudnym. Dawaj go na pojedynek. Przegramy go, ale będzie dobrze tutaj osłabiony. Do tego dorzucić błyskawice. Może by to jakoś poszło, ale kurde, nie wiem, jestem zaklęciem osłabiony. No i ta wiwerna sprzątnie. Niestety. Za wielkiego ojca. I Suelę można spróbować. Żałujcie, grzesznicy. Oczywiście wy musieliście być pierwsi, no bo jak żeby inaczej, nie? Pełnią obrażeń zawsze przy wami. Dobra, już wystarczy. No i jest trzeci poziom. Weźmiemy sobie, kurde, nie wiem kogo tutaj, snajpera może. Zdolność dowodzenia, bo dwóch aniołów. Ale na razie mnie na to nie stać. No, maga by się przydało mieć, ale na razie tylko mam czeladników tutaj. Za wielkiego ojca. No ty musisz się iść uleczyć. Za wielkiego ojca. Wziąłbym sobie tych czeladników, ale kurde, jakaś rózgowiczka by się tu przydała. Tak idealnie by było, żeby tutaj jakaś rózgowiczka weszła. On jest jakim w ogóle typem? Komes, no to się uzdrowi, kurde. Zaklęcia tutaj to by się przydało już mieć. To by coś się rzuciło. Manę śmierci mogłem już dawno zdobywać. Też bym coś tu rzucił. Czeladnika brać tak naprawdę na pewną śmierć nie ma chyba sensu. Czy potrzebujesz mych usług? Dobra, trochę tylko posmaruję tam tą jednostkę. A jakby tutaj, wiecie, wziąć tych uczniaków, czeladników znaczy się. Ale nie no, zombiaki to będą tak kasować, że nie da rady. Nawet jakby jeszcze pancerz sobie zarzucić. No to jednego to jakoś tam dam radę pojechać. Jeszcze mi tutaj walnie tym paraliżem. To już w ogóle będzie kicha. Musiałbym to jakoś osłabić. No mam niby siano. Mógłbym Pegazem wjechać. Wziąć sobie żołnierza w mordę jeża. Jakiś tam łucznik, jakiś tam... Jeszcze jeden żołnierz i tutaj coś, chociaż trochę to osłabić, ale widzę, że nie teraz, kurde. Ej, to się wszystko będzie tak przedłużać. Dobra, tu jeszcze osłabimy, na ile dam radę.
Ach, kurde, nie udało mu się być szybciej. No i dobra. Jednego takiego zombiaka to jakoś polecimy z nim. Tylko i tak nie będziemy szybsi. No zobaczmy. Takie na styk trochę to wszystko. No, grunt żytuch trafiony. Dobra, no di browary. Tylko tak trafiać troszkę. Dobra. Są magowie. Kamień uliczny. No i te ramię anioła dawaj. Tak, panie. Jeszcze zostały punkty ruchu i akurat starczy, żeby tutaj pójść. Oczywiście. Błyskawicą trzeba jeszcze przywalić. Siła. I tutaj bierzcie zaklęcie, bierz. Krasnoludzki sterowiec, bardzo dobrze. W razie czego to jeszcze mogę nim przywalić. Ale chyba nie będzie trzeba. Szybkość jeszcze sobie dam. O, idealnie. No i pozbyliśmy się problemu. Sztandar szybkości. No fajnie, będziemy mogli sobie przemieniać. Aż ten celności naprawdę. O, sztandar wojny, no to on dobry będzie. Wojenny, no to dzisiaj 2 to daje 20% obrażeń. Inne działanie zupełnie. O, tu już zombiaki się robią, no pewnie. Frytki do tego. Trochę kasy jeszcze i ja sobie tutaj kupię drugiego anioła. Tak będzie chyba najlepiej. To jest największa siła tutaj. Dobra, przejmijmy w końcu tę manę śmierci. Żeby tu coś zdobywać. O, pięknie wykradzone zaklęcia. Przydadzą się. To niewątpliwie. O, tu już zdupy oczywiście, spoki zagłady, no jasne, pewnie co jeszcze. Frytki do tego. Czy potrzebujesz mych usług? Dobra, ja sobie tak myślę, żeby jeszcze czeladnika nie wziąć. Kurde, no i tym szkieletorem będą mi tutaj eliminować złodziei. Niedobrze, niedobrze. Czeladnika sobie może wezmę. Ale tutaj teraz paga bomb. Ty byś miał już swój komplet, że tak powiem, jednostek. Daj mi tutaj miksturki wszelakie. Tobie to nie będzie tak potrzebne. Tego pajaca to w ogóle zwolnię. Przenieśmy sobie. O. Jeszcze jednego czeladnika. Ej, nie starczy ruchu. No dobra, trudno. Jak już zarobię na drugiego anioła, no to lecimy w anioła wtedy. Jak ze złotem? 1200. No nadal jeszcze brakuje. No muszę przyjąć trochę ciosów, ale trafiasz w drugiej turze i już mamy praktycznie spokój. No i teraz możemy sobie spasować. I się praktycznie do pełna uleczyć. 61. No i to po tej walce będzie drugi czeladnik, mówię mag.
Dobra. Kurik, przystałem kurnik na początku. Nie tylko dyż, ukaż włosa. Martwiaki też dorobią. Fajny ten język orczy. A tutaj parę przedmiotów, chociaż jakie tam parę przedmiotów, co to jest na sprzedaż? Tylko ten kamień runiczny i to wszystko. To będzie stówka. A ile ja dostaję w ogóle? Dobra, ty sobie może tu poczekaj. W razie czego będziesz się pozbywał. Tych wszystkich liszowych królowych. O, tam jest moje zadanie, widzę. Ej, czego mnie tam razisz tymi zaklęciami? Co teraz? Ach, w złym miejscu stanąłem. Ale on, będąc mistrzem magów, mógłby dużo obrażeń zadać. Naprawdę dużo. A ty jeszcze z tym rycerzem swoim biegasz. W sumie to anioł by się przydał tutaj każdemu w ekipie. Ale najważniejsze tutaj Isuelowi to wrzucić. Chociaż tak naprawdę to może tutaj już każdy biegać. Isuel ma maksymalny poziom, więc teraz można byłoby szkolić na przykład tego Godfroya, mojego trupiciela. Może tak by zrobić. No w sumie co? Więcej dowódców będzie miało poziomy, no to tym lepiej. Isuel niech się zajmie już rózgami typowo. Myślę, że tak by było najlepiej. Sobie tutaj postaram się po prostu jak największą ilość wyszkolić jednostek. Znaczy no dowódców na maksymalny poziom. No jest dalej, jeszcze nie dojdziesz. A, za dużo was tu jest. Dobrze byłoby już to całkiem zdominować. Tę mapę. No kurde, co ty robisz, pajacu? O, prawie to przegrałeś. No, wypadałoby to tak zrobić. Dobra, dawaj mi tego anioła. Maga to chyba nie. Sztandary sobie wezmę od ciebie. To jakiś rycerz został w mieście. I rózgowiczka tak naprawdę mogłaby sobie już lecieć się z rózgami. Ale dobra, to zakończymy turę i w następnym odcinku się już tym zajmę. No, cały czas lata tymi dowódcami, tego ma od cholery. Trzeba tu przejmować te miasta wszystkie. Ma tu jedno, tu drugie, tu trzecie. Ja tych miast też mam ile? 1, 2, 3, 4, no 5 miast. Też wcale nie mało, ale nie mam takiej obrony, że z czapy coś tam dostaję, więc aż tak dobrze to nie ma. Dobra, to co na dzisiaj to wszystko. Dzięki wam za uwagę, trzymajcie się i na razie.